ręka, głowa. Często sytuacja jest taka, że ja sobie go tu złapię do kontroli za tego kimono. Tu go tutaj się odwrócić, ale mi tą rękę będzie wyłapywał, tak, dźwignie tą rękę, tak, zacznie się tu bronić. I ciężko będzie to go udusić, tak, dźwignął mi tą rękę, to co robię, patrz, mam koniec złapany, jak on mi tą ręką się tu broni, łapię za jego rękę i naciągam mu rękę w tą stronę, zaciągając kimono, tak? Jeszcze raz, tu popatrzcie, jest ruchy, ja mu wtedy różnicę domykał. Zwróćcie uwagę, że tu jest moja ręka najlepiej w ten sposób położona, żeby ten palec leżał maksymalnie na jego tętnicy, tak? Im głębiej mi się uda złapać, tym bardziej to tutaj duszenie działa. Jak się zaczyna bronić, to próbuje dusić, tak? On jej rękę do góry, broni się przed duszeniem, łapie go za rękę, na głowę go naciąga i właśnie na tym głowę będę ściągał do zewnątrz, a tu kimono zaciągnął. Bardzo mocno duszenie. Im bardziej tą rękę wlamy do góry, tym bardziej duszenie będzie wychodziło. Czemu? Bo ręką spycham mu głowę w kierunku mojej ręki, czyli spychając mu głowę, zamykam mu tętnicę, tak? Jeszcze raz, idę tu poduszenie, on się łapie, wciska rękę, łapie za rękę i zaciąga. A na bok? Co? Na bok nic nie do. Ale co na bok? Ręka tak się mówi, tu na tak odbyt. Jeszcze raz. Jak ręka tak się mówi, to nic nie do. Też da. Tak? Jak długa, to już tu umie zaciągać, tak? Tylko, że tu muszę się dużo więcej napracować z nim. A tu już mu głowa spycha do boku, nie? Domykając, nie? Fajne duszenie, trzeba troszeczkę więcej siły dać niż poprzedni, ale jest to fajna alternatywa w momencie, kiedy przeciwnik od razu się zorientował, że coś się tu dzieje i tak mówię, osłania się, nie? Hop, nie mam. To musi wejść głęboko, to piętno. Co? Będzie luźniej, to nie wejdzie. Lepiej głębiej łapać, tak? Fajne też to duszenie jest to, że właśnie nie mamy tak jak poprzednich duszeniach ręki na głowie, tak? Bo tu już od razu będzie wiedział, kto jest, gdzie to rękę ściągnął. Tylko rękę mamy od dołu, tak? On w pierwszym momencie nie będzie się bał, bo on się tu czuje bezpiecznie. Tu go nie udusimy, tak? On tu jest bezpieczny. Jak ja tą pójdę, to dopiero tą rękę będzie mi atakował i się broni, bo ta teoretycznie w stanie go udusić. A ja to tylko ten ruch wykorzystuję do skończenia walki, tak? Do dusza do poddania, nie? Raz, dwa, trzy.